Nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, a ponieważ prawo bywa bardzo zawiłe, taka nieznajomość może słono kosztować. Ten program ma Ci pomóc w miarę bezpiecznie poruszać się w meandrach prawa. Czy ktoś, kto naszym zdaniem nie zasługuje na spadek, musi odziedziczyć nasze pieniądze, bo tak stanowi prawo? Pani Małgorzata Pundy-Glec z Kancelarii Prawnej Porada w Gliwicach jest dzisiaj ze mną w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. W jakiej sytuacji można podważyć zapisy testamentu? Przede wszystkim jest to bardzo trudne, dlatego że testament jest najczęściej oświadczeniem, które osoba sporządza sama we własnym towarzystwie i to bez świadków. No ewentualnie, jeżeli ten testament sporządza powiedzmy w obecności notariusza, tak, no to jest ten powiedzmy element państwowy. Natomiast podważenie zapisów testamentowych może mieć różne jakby podstawy. No przede wszystkim pytanie, czy testament jest w ogóle ważny, tak? Czyli czy na przykład jest prawidłowo podpisany, czy jest własnoręczny, tak? Jeżeli ma odpowiednią formę. Tak? Kolejna sprawa jest taka, czy osoba, która go sporządzała go pod wpływem groźby, błędu, pod wpływem podstępu, czy była zmuszana w jakiś sposób do takiej, a nie innej treści, czy była zdrowa psychicznie, tak? Czyli czy miała zdolność do podejmowania racjonalnych czynności prawnych. Testament może sporządzić tylko osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, tak? Czyli czy ta osoba ją miała, tak? W jakiej była kondycji. Natomiast no, wykazanie kogoś, na przykład, kto się nigdy nie leczył, choroby psychicznej, jest bardzo trudne, tak? Wykazanie, na przykład, że ktoś był zmuszony do dokonania tej czynności, no, również jest bardzo trudne. No, umówmy się, że najczęściej uposaża się najbliższą rodzinę, i tak naprawdę ciężko jest podważyć to, że na przykład ktoś bardzo kochał córkę i na przykład chciał, żeby ona na przykład odziedziczyła, tak, czy syna, czy tam powiedzmy kogoś innego. Więc są to bardzo ciężkie procesy dowodowo, tak, ale jest taka możliwość. No oczywiście czasami się podważa zapisy testamentowe też, które są na przykład nieprecyzyjne, niejednoznaczne. Ja już to kiedyś w poprzednim odcinku sygnalizowałam, że szczególnie jeżeli osoby same sporządzają testament, i posługują się słownictwem potocznym, a nie ustawowym, no to wówczas pojawiają się wątpliwości interpretacyjne, co poeta chciał przekazać. I wtedy faktycznie sąd musi podjąć decyzję odnoszącą się do interpretacji. Także najważniejsze przy badaniu treści testamentu to zaczynamy zawsze od formy tego testamentu, tak? Czyli czy w prawidłowej formie sporządzony, czy jest opatrzony datą, żeby móc stwierdzić, w jakiej kondycji była ta osoba, co w ogóle miała, jaki przedmiot, czym dysponowała na chwilę śmierci, kto należał do rodziny tej osoby, tak? Potem badamy podpis, czy on jest autentyczny, badamy pismo, a czy badamy, no my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zbadać tego, nie jesteśmy grafologami, ale czasami widać, tak? Że no, faktycznie no, ta osoba miała inne pismo i tak dalej, i tak dalej. I dopiero potem się już dochodzi do samej treści zapisów, tak? Po zbadaniu tego testamentu. Zdarzają się w praktyce, w cudzysłowie, obalenia testamentu notarialnego, jeżeli się wykaże, że osoba faktycznie się leczyła i tak dalej, natomiast wszystko to jest bardzo trudne dowodowo i te procesy trwają lata. No, z tym się trzeba po prostu liczyć. Testament no, ze swojej natury jest w kontrze do dziedziczenia ustawowego. No, ktoś może się czuć pokrzywdzony. Co wtedy? Jeżeli ktoś się czuje, znaczy to wszystko zależy tak naprawdę, jakie były rozporządzenia testamentowe, ponieważ testament, tak jak wspominaliśmy kiedyś w innych odcinkach, może dotyczyć rozporządzenia tylko częścią spadku. W tym momencie do pozostałej części spadku dochodzą spadkobiercy ustawowi. I teraz, jeżeli spadkobiercy ustawowi w ogóle są pominięci lub dochodzą do części spadku i otrzymują mniej niż wartość ich zachowku, wówczas mogą od spadkobiercy testamentowego dochodzić właśnie tego zachowku bądź różnicy między tym, co dostali, a tym, co mogliby dostać, a wartością zachowku, która im się należy. Najprościej się tego dochodzi właśnie, gdy są jakieś nieruchomości, kiedy mamy wiedzę, że na rachunkach bankowych znajdowały się jakieś środki. Wówczas można to jakoś w miarę racjonalnie policzyć. Zachowek to jest, powiedzmy, jaka skala? A czy wartość zachowku co do zasady wynosi 1/2 tego, co otrzymalibyśmy, gdybyśmy dziedziczyli zgodnie z regułami ustawowymi. Czyli jeżeli ja na przykład w ramach dziedziczenia ustawowego otrzymałabym 100 000 złotych, to wartość mojego zachowku to jest 50 000. Tyle, że Zachowek liczy się z wartości aktywów spadkowych po odliczeniu długów. Czyli to już jest czysta wartość spadkowa in plus, więc jeżeli by się okazało, że spadek jest zadłużony i nie ma żadnych aktywów, no to wówczas nie ma prawa do zachowku. Zachowek jest też roszczeniem ograniczonym, jeśli chodzi o terminy jego dochodzenia, ponieważ o zachowek można wystąpić w ciągu 5 lat od daty otwarcia spadku. Tam oczywiście ustawa wprowadza jeszcze tam bardziej szczegółowe zasady liczenia tego terminu, od którego możemy dochodzić do tego zachowku, natomiast ja sygnalizuję, że co do zasady to jest 5 lat. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli na przykład byłoby tak, że myśmy otrzymali na przykład od naszego rodzica, dajmy na to, darowiznę wartości 150 000, bylibyśmy pominięci przy dziedziczeniu, ale gdybyśmy dziedziczyli, to byśmy dostali 30 000, to wówczas nie mamy prawa do zachowku, ponieważ to, co otrzymaliśmy, wyczerpuje wartość naszego udziału, tak? Także to są, te reguły obliczenia zachowku są dość skomplikowane, na pewno się powinna wszystkim osobom, które zostały pominięte przy spadkobraniu lub na przykład wiedzą, że w rodzinach były czynione darowizny, powinna się zapalić lampka i trzeba poddać w tym momencie te darowizny analizie, czy faktycznie miały miejsce, a to można w miarę łatwo sprawdzić, lub czy miało miejsce i w jakiej dacie, ponieważ nie wszystkie darowizny zaliczamy do jakby tej masy, z której my ten zachowek liczymy. Także tutaj tak naprawdę trzeba w pierwszej kolejności zasięgnąć jakiejś fachowej porady prawnej, gdzie osoba z już odpowiednim wykształceniem zażąda od